Hejho, hejho. Do katakumb by szło. Po nich. Tak, słychać mi dobrze. Audio jest, stream label jest odpalone. Winno wszystko śmigać. Dźwięk też jest. Dobrze jest. Lecimy dalej. Wiem, że Pisco zabrał moje kości. Liczę, że je odzyskasz. Dobra. Jak jest później minuta? Sejo, będziesz o minutę? Nie. Piękne. Ejo. Witam panną Wolfie. To jest ta Wolfie, która już tu była? Czy inna Wolfie? Co to ma być? Kultyści czekają, aż objawi się ich bóstwo. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze? Ofiara to mój obowiązek. Przywódca sekty chce zająć moje miejsce i stać się Bogiem. Wierzę, że jesteśmy w stanie odmienić cały świat i żyć w jego raju. Odbudować świat. Co? Gdzieś już to kiedyś słyszałam. Tam jest! Znam go. To jest doktor Dominguez. Zobaczcie! Oto instrument naszego zjednoczenia i zbawienia! Wkrótce ziszczą się nasze sny o bezpieczeństwie, a także o pokoju. Nazywają go Kukulkanem. Naprawdę zwie się Amaru. Urodził jeden strzał z łuku, teraz pyk. Gotowe. W kłamstwach ludzi z zewnątrz. Lud w niego wierzy. Ale ty nie. Jak tam, Wolfie, co u ciebie słychać? Mój zmarły mąż, Saidi, był jego bratem. Poróżnili się co do przyszłości Paititi. Gdy Saidi odszedł, Amaru poświęcił się sekcie. Widzieliście nawałnicę. Obawiacie się, że będzie jeszcze gorzej. Więc już czterejka mogła być jeszcze lepsza. Będzie trwało w najlepsze. Zła grafika jeszcze. I kwitło po wsze czasy. Dobrze go znam. Jeżeli mu się powiedzie, nikt z przeciwników na pewno nie ujrzy tego raju. Zbuntowanych czeka niepamięć. Nie, jeśli pierwsi znajdziemy skrzynię. Tak. Obyśmy znaleźli ją pierwsi. Może Amaru zostało jeszcze nieco rozsądku i miłości. No nie, stara bieda. Praca, praca. Troszkę urlopu. Śmierć na działce było. Kara i tak właśnie minie! Hakan, wystarczy. Musimy uderzyć, póki wąż jest w zasięgu. Sprawiedliwości stanie się zadość. Nie narażaj naszej rebelii pod wpływem emocji. Nie.
Sli, idź na zwiad. Spotkamy się pod górą. Ostatnie ostrzeżenie. Idź. Tak nic nie mówię, bo tak chcę, żeby fabuła była, wiesz, trzymana. Idź za Etslim. Ja, pójdziemy za nim. W tym stroju nie ukryjesz się na długo. Wrócę tu ze skrzynią. Obiecuję. No jak tam dzień? Normalnie, no. 9 godzin pracy. Ostrzegaliśmy, byś nam nie wadziła. Wyszłam później jedynie co? Na przechadzkę z moim synem. No, później do domu, pobawić się troszkę z dziećmi. To się nie kompanie, powierzy. Spanie, znaczy usypianie, no i granie, nie teraz. Więc taka nie jest bez zmian. Ta bida. Ja jesteś w kłodoplu. Odpowiesz? Rozbiliśmy złoczu obóz. Wszystko w porządku. Dominguez tu jest. Przewodzi sekcie Kukulkana. To z nią walczą buntownicy Unuratu. Że co? Mieszka tu od lat. Trójca kontroluje Paititi. Rany. Idę do oka węża. Musimy zdobyć skrzynię przed następnym kataklizmem. Ale gdzie? Więc poważnie, co to jest? Tam są jakieś tam składy. Znajdź kogoś. To jest ten cel, no to lecimy tutaj. Się biało. Ja po prostu chcę sobie oznaczyć cel. Dobra, może iść tu. To Ulf, ile byłaś nad tym morzem? To ty jesteś truposzem Pisco? Widzisz mnie? Wreszcie, Pisco został dostrzeżony. No. Czy ty też jesteś martwa? To ty musisz być truposzem Pisco. Jestem Pisco, sługa bogów. Jestem Lara. Lara, ładne imię, Lara. Nie jesteś martwa? Podobnie jak ty. O, ależ jestem. Jako dziecko miałem być złożony w ofierze. Powiedli mnie na górę, rytuał został zakończony, ale... Ale przeżyłeś. Tylko moje ciało. Dla przyjaciół i rodziny jestem martwy. Żyję z ofiar, które mi zostawiają. Okej, okay, papa. Spotkałam chłopca, który twierdził, że Pisco ukradł jego kości. Taki? To syn bardzo zadufanego wielmoży. Chciał ze mną zagrać. Przegrał. Nie posiadam zbyt wielu rzeczy, ale kości wygrałem uczciwie. Jeśli chcesz, mogę z tobą o nie zagrać. Masz na to ochotę? O co tu chodzi? Pomów z pięcioma wygnanymi ludźmi. Zaczerpnij z ich mądrości i powiedz, czemu taki przegrał. Wtedy oddam kości. Mogę to zrobić. Mogę je odkupić? Ta pani się chyba nie liczy. Mówicie o wygnanych. A jak poznam wygnanych? Witaj. Witaj, Ishiki. Ludzie z zewnątrz to w mieście rzadki widok. Pisco kazał mi z tobą pogadać. Aha, Pisco. Bardzo go lubię. Czy spotkałaś kogoś z zewnątrz? Jednego człowieka. Był przystojny, delikatny i miły. Kochaliśmy się, ale nasza miłość jest zabroniona. Sekta Kukulkana jej zakazała. To okropne. Przykro mi. Skazano mnie na śmierć. Przywiązano na klifie i zostawiono. Trzeciego dnia nie mogłam się doczekać śmierci. Wtedy mnie znalazł. Ktoś z zewnątrz. Uwolnił mnie i opatrzył mi rany. Kim on był? Nie wiem, jak się nazywa. Minęło wiele lat, ale wciąż mam nadzieję, że jeszcze go spotkam. Często wracam na urwiska blisko gniazd kondorów i zbieram ich pióra. Przypominają mi o nim. Niesamowita historia. Dziękuję, że zechciałaś mi ją powierzyć. Dziękuję, że mnie wysłuchałaś. Okej. To nie będzie zagadką na podstawie tego, co do tej pitolą.
ten tam. Jego. Nie rozumiem, co to znaczy. Było się uczyć w szkole, a nie. Nazwali mnie kłamcą. Witaj, Isko mnie przyznał. A, naprawdę? Mówiłeś, że wyrzucili cię za kłamstwo? Nie, Ishiki. Wyrzucono mnie za powiedzenie prawdy. To był mój błąd. Co się stało? Mam mówić, że nigdy nie widziałem obcego? Jak nikt nie wierzy w prawdę, to jakby jej nie było. Przez kogo z zewnątrz? Ubierają się na czarno i mają dziwną broń. Ukrywają złoto. Powiedziałem sekcie o złocie i obcych. Wygnali mnie za kłamstwa. Kłamstwa? To złoto było dla nich. Ci co, wojownicy? Żołnierze? Sekty wyjdzie na jaw. Więc co teraz robisz? Straciłem wszystko, Ishiki. Pozycję, władzę, reputację. Ale dopiero po stracie wszystkiego przejrzałem na oczy. Nie miałem celu, powołania. I znalazłeś je? Tak. Służę przyszłości, chroniąc przeszłość. Prawowitymi władcami Paititi jest ród królowej Unuratu, a nie sekta Kukulkana. Wszystko, co widzę, wszystko, co słyszę, wszystko, co wiem, pomaga teraz rebelii. Szlachetny cel. Wysyłam ludzi, by przejmowali transporty złota przysyłane z zewnątrz. Miejsce dostaw się nie zmieniło. Zmieniasz życie wielu ludzi na lepsze. Dziękuję ci za tę opowieść. Miło się rozmawiało. Nawzajem, Ishiki. No, jeszcze chwila. Już widzę w HD. No. Ja też. Chciałem się całą tą... wszystkie to opowieści jakoś tutaj ogarnąć. Nie mogę wstać jakiegoś rzecznika. Okej. Parkuję. A jesteś spopielony. Biała kapibara. Bo... Witaj. Czy jesteś może wygnańcem? Tak, Ishiki. Witaj. Słyszałam, jak mówisz o białej kapibarze. O, nie jedna. Jest ich wiele. Pisco przysłał mnie, bym porozmawiała z wygnańcami. Jesteś myśliwym? Teraz jestem. Kiedyś byłem rolnikiem. To nie było życie dla mnie. Czułem się uwięziony, zmuszony do spełniania oczekiwań rodziny. Odmówiłem i ruszyłem swoją drogą. Odpowiedzialna jest za to biała kapibara? Nie, Ishiki. Całe stado. Pewnej nocy weszły na moje pole. Wszystko stratowały, a ja tylko patrzyłem. Podsunęły mi pomysł. Stado białych kapibar. A gdybym mógł na nie polować i wreszcie uwolnić się od pól. Więc to zrobiłeś? To moja najlepsza decyzja. Ojciec mnie wydziedziczył i oddał gospodarstwo siostrze. Teraz jestem myśliwym. Nazywają mnie Paimo Biały. Dziękuję ci za ciekawą opowieść, Paimo. Dziękuję, Ishiki. I wszyscy wygnani zaczęli robić to, co chcą. Tam jak się dostać? Przez ten domek? Może. Seten Saseni. Jasne. Tutaj w prawo. No tu prosto pójdziemy.
To jest 2000 chyba 18. Teraz służę Iszczel w in... Witaj. Czy jesteś jedną z wygnańców? Tak, Ishiki. Jestem Haska. Lara. Pisko mnie przysłał. To jest trzecia... Pisco? Trzecia część gry. Grałaś z nim grając w Patoli? Nie. Chłopiec imieniem Taki przegrał swoje kości do gry. Tak, to jest trzecia część trylogii. Na jednym silniku, także praktycznie wszystkie trzy części wyglądają podobnie. Próbował o nie z tobą grać. Właśnie gra. Ach, cóż, mogę powiedzieć ci tyle. Tak jak Pisco, jestem wygnańcem. Straciłam pracę i stanowisko. Ale nie w wyniku wypadku, tylko z powodu czegoś, co zrobiłam i zrobiłabym ponownie. Co się stało? Masz jakieś dzieci? Nie. Ja też nie. I szczelnie zesłała na mnie tej łaski. Ale byłam położną przy narodzinach trójki dzieci mojej pani. Kochałam je jak własne. 14 września 2018. Co zrobiłaś? A. Jestem złodziejką. Pani? Co ukradłaś? Jeszcze? Naszyjnik z jadeitu. Dlaczego? Dobra, ja za chwilkę przyjdę. Młody wstał. Dziecko Kajara. Zobaczyła ten naszyjnik w odwiedzinach u koleżanki.
A już jestem, już jestem. Na czym polega co, ta gra? Na czym polega Tomb Raider? Przyszli po nią. Wygnaliby ją, a była tylko dzieckiem. Powiedziałam, że ja go wzięłam. Pani wzięła ode mnie naszyjnik i rzuciła nim o podłogę, tak że się rozerwał. I wyrzuciła mnie. Tak bardzo mi przykro. Nie przejmuj się mną. Zrobiłabym to jeszcze raz. Kajara dostała nauczkę i wiedzie dobre życie. Co do mnie, służę iszczel tkactwem, którego nauczyła mnie matka. A moja Kajara czasem przychodzi w odwiedziny. Dziękuję za opowieść, Czasko. Kajara miała do ciebie szczęście. Zdrowia, Ishiki. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wspięcia piąte. Tu jest jeszcze. Ojej, ty tu byłem, strzelam się. Nie to. Tej. Zobacz, co mam na wymianę. Witaj. Witaj. Jesteś Lara, zgadza się? A... Przysłał cię pismo. Owszem. Jestem Morejka. Już drugi raz dzisiaj słyszę twoje imię, Laro. W tej grze, genialnie, Lara Croft, to jest pani archeolog, która... To ty znalazłaś klucz. A zaraz powiem to. Owszem. Nie przejmuj się, dziecko. Był już najwyższy czas na oczyszczenie. Trzeba zdecydować, kontynuujemy czy zaczynamy od nowa. To nie jest łatwa decyzja. Słyszałeś, Rimaku? Zdecydowanie o losie świata nie jest łatwe. To mi się podoba. Masz rację, Laro. To niełatwe. A jeśli sekta Kukulka nas decyduje, zniewoli nas wszystkich i powie, że to ochrona. Prawda, Rimaku? Nie jest zbyt rozmowny. Sekta działa ze strachu. Strachu przed czym? Przed tym, co na zewnątrz. Przed zmianą. Ale zagrożenia, które czyhają na zewnątrz, są też w nas. Wrogiem jest strach, nie zmiana. Zmiana jest jedyną stałą rzeczą. Ale się rozgadałam, Rimaku. Ta pani na pewno chce kupić coś, co pomoże jej w poszukiwaniach. Uzi. Fajnie. Miłego korzystania. Dobry interes. Powodzenia, Laro. Generalnie masz na myśli tą konkretną część, czy każdą część? Rozumiem, jakbym czytała po kreolsku. Hmm.
Generalnie w każdej części jest przedstawiona historia Lara Croft, która... Lara Croft jest panią archeolog, która, jak sama nazwa wskazuje, na zagę wskazuje, jest takim jeźdźcem grobowców. Generalnie przeszukuje jakieś takie starożytne miejsca, w którym są jakieś takie właśnie piramidy, jakieś stare kolebki cywilizacyjne. I zawsze są jakieś zakatki, jakieś zapadnie, jakieś inne tego typu pierdoły. Ja nie mogę wyjść do tego gościa, co jest? A, to walić go. I no, zazwyczaj się pakuje przy okazji w jakieś tarapaty. Unuratu i jej buntownicy to prawdziwi synowie i córki Paititi, jeśli chcesz wiedzieć. I w całym, w całej tej nowej teologii to właśnie teraz się rozbili na jakiejś wyspie, gdzie był jakiś kult, który miał przywołać Boga do życia. Akurat ona trafiła w etap, kiedy właśnie tam też cywilizacja, ta nasza, próbowała podbić tamten obszar, żeby mieć tego Boga dla siebie. I się okazało, że za tą całą napaścią stała sekta o nazwie Trójca. W drugiej części znowu była sekta o nazwie Trójca i teraz jest zmęczenie jakby całej tej sytuacji z tą Trójcą. Generalnie to jest taka gra troszkę zręcznościowa, troszkę logiczna, bo jest bardzo dużo takich zagadek. Oczywiście to jest logiczne, że wszystkie pochodnie świecą się w jaskiniach od milionów lat. Że wszystkie mechanizmy, jakieś super zaawansowane przekładnie typy, choćby były z kamienia i tak działają. Takie pierdoły. Generalnie nowa teologia zasłynęła tym, że ma bardzo dużo takich quick time eventów. Jak na przykład w pierwszej części było tak, że tam w pierwszym etapie jak grałem ostatnio, że płynie się w powodzie i trzeba było unikać rozpadających się rzeczy, nie? Jakichś holców. W porządku. Misklik. W porządku. Ej. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Tylko jakaś winda. Nie sądzę, żeby cokolwiek mogło mnie przygotować na Paititi. Ci ludzie, ich historia, wszystko co przeżyli i kim się stali. Usłyszeć jego wizję, Amaru, Dominguez, Kukulkan, chce tylko chronić Paititi. Widziałam jednak, do czego może się posunąć. Śmierć i okrucieństwo. Muszę go powstrzymać.
tędy. Ale smród. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. Spokojnie, Lara, spokojnie. Nie tu? Ale smród. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. Spokojnie, Lara, spokojnie. Nie, też nie tutaj. Ale smród. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. Tam jest. Dobra. Spokojnie, Lara, spokojnie. Nie, to nie ma sensu. To jest. Nie ma nic, co nie o tą grę też, żeby się złapać tego. Ale smród. Pewnie o tym miejscu wspominał Etzli. Huh?
Spokojnie, Lara, spokojnie. Aha. Że tak. No nie mam czego się bić. Śmieję świeżo. Dobra, tylko powoli. I pyk, ciężka. Dasz sobie radę. Nie, 6. Jest się dobrze. Nie mogę się tym. Padłem z półki skalnej. Wszedłem do jaskini i wspinałem się generalnie. A dajcie patrzeć, gdzie się wspinałem. Tam na dole, cały ten, tam z tego dołu, po tych takich skrzyniach drewnianych musiałem wejść. Generalnie tylko tutaj trochę. Chyba nie mam wyboru. No. Ale widać, że wykorzystałem tę samą animację co wcześniej. Tylko w innym otoczeniu. Czy to jeden z rebeliantów? Jeden z wogi tego gościa i... Gdzieś wąż ze srebrnym okiem.
Jestem na dobrym. Chodzę przesnąć go tam w tył, nie? Było. Będziemy się jakoś tutaj musiał dostać. Przez koń chyba nie wyjdzie. Ja tutaj nic nie ma. To będą tu jakieś drzwi. Tak, ewidentnie drzwi. O, jak tam wyjście? Zadziemy czy mi ten? Mogę z łuku nie... Chodzi Laja, zabija, demoluje, wychodzi. Laro, jak leci? A nie wiem, kiedy będzie kucharzenie z moją żoną. Zobacz, od mojej żony. Drugiego węża ze srebrnym okiem. Chyba zbliżam się do celu. Rozmawiamy z Uczu o tatuażach. O tatuażach? No, widziałeś ten na ramieniu Unuratu? Czapla i zaćmienie. To może mieć coś wspólnego ze srebrną skrzynią. Nie wydaje mi się. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. To co, jakoś podpalić, tak? Tutaj nalać jakiegoś oleju. To jakoś zapadnie. Pełno tu ropy. I krwi. Obie te rzeczy świetnie płoną. Proszę. A przecież była z nim dopiero jest na dworze. Bariera nie jest problemem. Pora ruszać. Dobra, ten efekt graficzny był już żenujący. Służyła do spuszczania krwi. Musieli składać setki ludzkich ofiar, żeby krew wypełniła te kanały. Czekaj, czekaj, teraz... Zanim dopłynie tutaj, nie? Tu. Tu ile się zgubi, to trzeba przesunąć tak, żeby to się połączyło. Jedno z drugim.
jakiś tunelik? Jeszcze raz. To połóż na nim. To jest takie limbo, a nie... Jakby to nie... Dalej. Musi właśnie w konkretnym miejscu. Połóż na nim. Będzie. Tutaj, zygzakiem i wpłynie tu. No blisko nie zupełnie coś też tutaj trzeba przystawić. Tu nie mam tego chwytu. Tak. Nie mogę tym kręcić przez to. Dlaczego jestem jakąś dźwignię robi, dokładnie to. To nie wiem, dlaczego mam tego przełapać. No nie. To gdzieś kręciło. Tam nic nie ma.
Tu jest na górze. Dobra. Tylko nie wiem, jak to poleci tym to poleci tam do dziły, to nie. Chyba, że to musiałby tak zostać. Nie. To tak zostaje. Teraz pójdzie elegancko tego. Tu, potem skoczy do tego, jestem płynie tu i to na dół. Teraz muszę znaleźć srebrną skrzynię.
sługę. Dobrze, wrócę, kiedy tylko będę mogła. Pojedziemy dalej. Będzie przypek, że małego ziomeczka zabrało. Zabrali. Ale trochę dała ciała, bo nie było. Już mogła skipowy zabijać. I to jest szybko. To się umie wspinać. Hops, hops, hops. Onuratu! Etsli został porwany. Wiem. Trzymają go w koszarach. Obmyślamy plan uwolnienia. Próbowałam go wydostać, wybacz. To wojownik. To co? To jest klucz. Wygląda jak... jakby pochodził ze świątyni w górach. Przecież to zaraz obok jego więzienia. Czy skrzynia i szczel łączy się z koszarami? Czy to właśnie dlatego sekta zajęła świątynię? Jest silnie strzeżona. Jeśli mamy wejść, to tylko po cichu, bez hałasu. Jest droga powrotna? Tak, była jedna. Przy kopalni soli, ale się zapadła. Jest niebezpieczna. Powinnam sobie z tym poradzić. Być może wyszłaś żywa z dołu ofiarnego. Ostatni raz byłam tam jako dziecko, ale z tego, co pamiętam, koszary mieszczą się w wewnętrznej twierdzy. Jeżeli dostanę się od tyłu, utoruję przejście i cię wpuszczę. Uwolnimy Etsliego i znajdziemy skrzynię. Zadbam o syna. Zajmij się skrzynią. Poszedłbym, ale nie mogę opuścić swojego stanowiska, a kończy nam się czas. To by wiele znaczyło dla królowej Unuratu i rebelii. Zamknijmy wątek z panem od kości. Din 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 din.
blisko? Już z nimi rozmawiałaś, prawda? Zgadza się. Ale wciąż tego nie widzisz. Wszyscy mieli nadzieję. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz wygrać, Laro. Nadzieja to jedno, ale wszyscy, których wygnano, radzą sobie świetnie w nowym życiu, mimo okoliczności. Nawet ty, Pisco. Cóż, jestem najlepszym graczem w Patoli, jakiego zna Paititi. Nieźle jak na truporza. Całkiem nieźle. No więc, czego się nauczyłaś? Dowiedziałam się, że poświęcenie może uczynić życie lepszym. Że rodzinne dziedzictwo nie powinno cię ograniczać. Szukaj własnej drogi. Miłość jest silniejsza niż śmierć i musisz wierzyć w coś większego od siebie. Ale ostatecznie nad wszystkim nie zapanujesz. Określa cię to, jak sobie radzisz w sytuacji. Trafnie powiedziane, Laro. Na pewno nie jesteś martwa? Taki myśli, że przegrał kości, bo miał pecha. Lecz to nie rzut kośćmi decyduje o zwycięstwie, ale umiejętności. Teraz to rozumiem. Jak ci się podobała wygnana Morejka? Ona spodziewała się mnie. Wiedziała o mnie całkiem sporo. A, ona o wszystkim dużo wie, Ishiki. Ma w swoim sklepie przecudne przedmioty. Artefakty znane tylko bogom. Widziałam. Miałaś szczęście, że ją znalazłaś. Często opuszcza Paititi w poszukiwaniu towaru. Widziałam w niej wiele... Wciąga jaka Uzi. To jest oczywiste. Mamy w Paititi... Celownik laseowy. Wszyscy tworzymy los. Wytych. Nie to tylko mają bogowie. Tylko własne działania. Taki musi się jeszcze tego nauczyć. Dobre zagranie. Dziękuję, Pisco. Zaniosę kości takiemu. Amalo! Bila witch in... Ishkik! Nie wolno w ogóle wchodzić do dziczy. Znalazłam twoje kości, Taki. Dziękuję. Nie mówiłeś przypadkiem, że Pisco ukradł twoje kości? Każdy wie, że Pisco kradnie. On twierdzi, że chciałeś z nim zagrać. I przegrałeś. Nie pozwolił mi dalej grać. Jeszcze jeden rzut, abym wygrał. Pisco kazał ci przekazać... To nie rzut kośćmi decyduje o zwycięstwie, ale umiejętności gracza. Odzyskałem kości i mogę dalej ćwiczyć. Jeszcze raz dziękuję, Ishiki. Przejdziemy za główną misję. Dum, 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 dum. Kiedy będziemy się strzelusiać? O, koluzik. Ja się skupię. Ale co tu uprawiają? Pewnie woda. Ach, gap tam, woda gap. Johna, chyba zbliżam się do wejścia do kopalni. Uczu twierdzi, że to u podnóża góry.
Dzięki. Nie rozumiem, co to znaczy. No to jestem. Muszę być ostrożna. Ostrożna. Uła, do czego jest ten przycisk? Jaki jest twój ulubiony ptak? Desert Eagle. Jestem. Unuratu właśnie wyszła z Hakanem. Będzie gotowa, kiedy otworzysz bramę. Dwie umiejętności, ale tu trzeba trzy, nie? Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. My to mamy. Run. Jak wyczułaś? Jestem na tropie. Na tyłkie. Sipalchuko so okwautan tak bela ma mauka tuyal tuskutaki kuba leko shulmakobo oksa hola le nono vale mis balu belal yankoxik tuyole kukulkan le bejo minha minma ya en impacti dejé la maustita. Oh.
chyba tutaj. Guziczek. Muszę otworzyć tę bramę. Krzywo. Ja jeszcze raz. Myślę, że ich zdejmę na szczała. Muszę otworzyć tę bramę. Ach, nie. Nie pykło. Muszę otworzyć tę bramę. Skąd? Dobra, ale wiem, że tych pierwszych trzech mogę zdjąć od tak. Bez niczego. Muszę otworzyć tę bramę. Chaite
Żeby zyskać przychylność innych ludzi, a te poszukiwanie skarbów i tak dalej, takie ma hobby z archeologiem. Trafił mnie. Muszę otworzyć te bramy. No w tej części na przykład szukała jednego artefaktu i jak wzięła ten artefakt, ten sztylet, który miał ten gościu, to rozpoczęła koniec świata. Wszystko pełne, więcej nie uniosę. No, rozpoczęła koniec świata i teraz stara się to jakoś ratować. Dużo ich to jest nas. No i chowaj go. No fabuła jest taka, że jednak trzeba uratować. No generalnie jest tak, że jak ona wzięła ten sztylet, to rozpoczęła serię po prostu zmian klimatycznych i jeśli tego nie zatrzyma, to będzie lipa. Ej, ale miał go jeszcze tego chycić. Teraz muszę otworzyć tamtą bramę. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. W pierwszej części tej nowej trylogii Lara po prostu wielce cierpiała, jakby chciała uporować kolika, czy tam niedźwiedzia. Ale widać zabijanie jej weszło w krew i to jest po prostu asasynem takim. Więcej nie uniosę. Dlatego też ta gra ta część nazywa też Shadow of Tomb Raider, nie? Ona jest takim jakby cieniem samej siebie. Że tak z każdą częścią coraz bardziej no idzie w ten mrok, nie? Coraz bardziej zabija niż odkrywa. Czy swęż.
Kalamuny, Sokol! Kalampil! Mamo! Uciu! Zabierz go stąd! Się okaże, no w każdej części znajdzie jakiś skarb. Dobrze. Teraz ona musi znaleźć skrzynię X-Ciel. Jeśli ona użyje tego sztyletu na tej skrzyni, to będzie mogła uformować na nowy świat. Ale zły gościu ukradł jej ten sztylet. I on chce na swoją modłę świat zbudować, nie? Tam Trójca Święta. Ale widoczki ładne. Okej. To chyba jakaś świątynia. O, teraz mogę sobie skoczyć do łodzi, tak? Na główkę, pyk, pyk. Nie, bo zginę pewnie teraz. Co to było? Co miał znaczyć? Że Unuratu nic nie jest. Co Dominguez chce z nią zrobić? Mam nadzieję, że oszczędzi jej życie, póki potrzebuje skrzyni. Mam nadzieję, że nic jej nie jest. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Kto to wszystko zrobił?
dwie opcje. Albo ludzie, albo czaje. Wysoko, ale mogę zanurkować. Przeżyłaś, że co? A co tam się błyszczy? Lewituje. Nie mam na to miejsca. Grabowy jest wyzwań, znaczy jak wyzwanie.
razie tym grubowcem wyzwanie, które tam prawdopodobnie to jest ta jaskinia tutaj. Padł mi wybiór, wiesz, że kończy się tlen. To będzie jakieś przejście. Leżą sześć. Tędy. Dalej wymaga strzelby. Ja się właśnie cofnąłem. No. Dobra, czyli nie mogę z niego skorzystać, bo muszę mieć strzelbę. Tylko zwykły dźwięk. Na bank. Ciemno się mogęła. Ciemność widzę. Też gram na trudnym poziomie trudności, najwyższym. Wojskowicy poginęli, więc tu będą te ziomki takie, co ich powybijały. Teraz to będzie. O, ognisko. Fajne miejsce, żeby było bezpiecznie tutaj, nie? Wszystko pełne, więcej nie uniosę.
Ognisko przy trupach. Wiem jeszcze, kurde. Będzie mi potrzebna większa broń. Nie mam na to miejsca. Będę mogła strzelać, kiedy mam tę amunicję. Do shotguna. Nie widzę tu też jakiś shotgun. Tak totalnie przypadkiem. Tyle ziomeczków tutaj zginęło. A właśnie. Żadnego nie ma shotguna. Get some. To pewnie zaginęli żołnierze Trójcy. Szepczący bicz. Cel pal. Kabum. I on nie zobaczył światła ataki, nie? Ale. Bang. Czy ktoś? Ciągle nadchodzą.
zabijająco. Widzisz? Czemu fajnie to jest? Ciekawe. W poprzedniej sekwencji te ziomki były tam dla wojska, niezniszczalne, nie? Wojskowi nie potrafili ich zabić. A tutaj pyk, 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 już giną wszyscy. Ach. Chyba, że tak, myślałem, że jest wiesz, 90 stopni. Jeżeli nie chodzi do wanny, bo szuka wejścia. Coś to blokuje. Tu blokuje, pod wodą coś blokuje. A czeka na schody. To są stereotypy. Muszę się dostać na drugą stronę. Się kryje za drzwiami. Inne drzwi. Tum, 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 tum.
Mają żadne struktury. Skrzynia może tu być. Może. Iszczel i Czakczel, strzegące skrzyni. Tu i tu, więc tam się muszę dostać jakoś. Kurde, celował w te koła zamachowe. Nie wiem, nie o to chodzi. Tu jakiś pyłk, mogę to wskoczyć. Jedynie na świecie. Przygotowane przez kogoś. Wiesz, jakie jest najlepsze piwo na świecie? Nie mam na to miejsca. Piwo. Wszystko pełne. Więcej nie uniosę. Ja zapieram tak średnio. Więcej nie uniosę. O, amunicja, ale fajnie. Zaraz widzę niezłe, nieco bicio.
Nie. Ja stąd przyszedłem, to nie będę droga. Nie, ten guzik. Odcinaj to. Nie ten guzik. Co do...
powiedziała, że lepiej zrobić sobie konkurs skoków. No halo, czemu się nie bojesz? No, co i nagle się zawiesiła, to jest baja. Coś ta laja ma małego nie ogaja. No. Nie. Co, chciałbym muszę iść tam w górę? 5. Raczej nie, ale albo muszę spojrzeć na ten powrotek i na nim pobiegać trochę. Those bastards lied on me. Wszystko zrobię. Nie. Co to był za skok?
Gdzieś byłem. Nie. Nie. To miejsce po coś jest. Nie wiem, żeby to był taki telling gadget. Coś jest. A nie, to przejście dalej. Też nie tu. No dawaj. Okej. Bym musiał zrobić tak, żeby to się wysunęło dalej, czy o co chodzi? Coś się dzieje. O co chodzi? Nie, to jest fajny gest, no ale jak uważasz, nie? Dobrze, prawie gotowe. Już im dłuższe, tym lepsze, nie? Wiem, że nie wiem, co to jest.
oni się wszyscy wzięli. Mówiłem, dobry head nie jest zły. Dwoje drzwi, no pewnie, ale to muszą być ostatnie. No dokończymy te drzwi, może nie, to jest ciekawe, co jest dalej. Pewnie druga lina idzie z tej strony i ją będę musiał to jakoś... jakoś ogarnąć. No ewidentnie, jedna się kręci, druga się nie kręci. Gdzie były te? I musiały się tutaj otworzyć. Najlepiej byłoby to jakoś na górę wskoczyć. To jest cały maksowany alokację nam do granic możliwości. Gdzieś pod wodą będzie jakieś przejście.
Czyli słyszę, czy mi się wydaje. Jest proste. No, utnij to. Nie chcę się obracać. Jest to zapis. Tak bardzo fajnie zrobione. Nie jak w przypadku innej gry. Takie podno okienko. Ej, ale dobrze to się kręci. Ej, co leje? Ten się nie leje, to nie dole. No i dobrze, tam trzeci jeszcze jest schowany. Headshot. Tak, to akurat no bardzo nie zrobili to. To się nie czekaj, to jest ten, ten się nie chce wracać. Hmm.
mogę sprawić to z shotguna strzelić, ale to też jest takie sobie rządzenie. Po coś tu mam być. Coś jest, nie ma. Nie ma. No i znajdujące, żeby to mogło blokować, to musiał być. Coś tutaj. Albo inna rzecz. Nie chcę się obracać. Ale chcę sobie się obracać. Nie chcę się obracać. Czego nie chcesz się obracać? Czemu nie? Ładnie podniosłem poziom wody tam. Coś, ej. Że jest duże ciśnienie i on nie może się ten. Jak woda się z tego leje. Chce się obracać. Nie, też będzie. Aha, pamiętam jak to się zawaliło. Mogę tu wejść, podpłynąć i tym moment to wyważyć. O, logiczne.
Kurwa. Gdzie on jeszcze stoi? Ona nikt wyjeba. Pokon. Nie weszli do środka. Te postacie wyglądają jak tamte stworzenia, lecz są dostojne. Yashir, bogini opieki. Srebrną skrzynię Iszczel wykuto w raju i sprowadzono na ziemię. Czy te istoty stworzyły skrzynię? Nie będą dopuszczeni do ścieżki ni fałszywi bogowie, ni gorliwcy. Są, by ją uchronić. Dlatego tak zaciekle ze mną walczyli? Trzymają tu skrzynię do czasu odrodzenia słońca. Tutaj. Ona musi być tutaj. Zaćmienie i czapla. Takie same jak na tatuażach u Muratu. A skrzynia gdzie? Run, boy, run. Oops.
Сейчас камень, нет? Ja wiem, kto to jest. Te ziomki to są klony z tych z Gwiezdnych Wojen, one się tak budują. No, wciągają co ja. Ja też właśnie kończę. Do ognicha dojdę i będzie spokój. W końcu. Więc... udało się. Znowu trzeba kończyć na dzisiaj. Dobra. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro. Cześć.